Dlaczego nie lubią pantografy? Pantograf służy do pobierania prądu z sieci trakcyjnej. Obecnie najczęściej stosuje się pantografy połówkowe, Fiwelli. O takie. Wcześniej były to pantografy nożycowe, czyli takie. Ta część pantografu to ślizgacz. Nakładka ślizgacza wykonana była z twardej miedzi. Górna jej część miała wyżłobione rowki wypełnione smarem grafitowym, który potrafił bryzgać na okna pasażerskie. Obecnie to nakładki grafitowe, które mniej zdzierają przewody. Ślizgacza używa się także do usuwania lodu z przewodu jezdnego. Służy do tego specjalny wibrator, przymocowany od spodu i napędzany sprężonym powietrzem. Największym zagrożeniem dla ślizgaczy jest łuk elektryczny powstający wskutek oderwania się ślizgacza od przewodu lub zbyt wielkich zmian napięcia. W skrajnych przypadkach może nawet dojść do miejscowego zespawania się przewodu i nakładki stykowej, które momentalnie powiększa się, a tego pantografy nie lubią. Dziękuję. Rafał Sosnowski, prezes firmy Sosnowski, dostarczającej eksperckich rozwiązań kolejowych.